Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii DIY. Chciałam Wam pokazać kolejny mój pomysł na zrobienie dekoracji do domu. Będzie to taki wazonik szklany, który wypełniłam kolorowym piaskiem kinetycznym. Zrobiłam to w formie takiego drzewa, pejzażu, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja jestem sobie tutaj i go postawiłam, także wyszedł tak. Właśnie zrobiłam takie drzewo w górach, w słonecznym takim, jakimś takim kraju, gdzie jest bardzo gorąco, ale kwitnie takie zielone drzewo. I tutaj są skały i takie po prostu, no takie aranżacje i coś takiego zrobiłam. Taki pomysł właśnie na dekorowanie wazonu. Także jest to moja właśnie taka ciekawa praca. Także z każdej strony wygląda inaczej. Zdobyłam właśnie w domu, poszukałam taki wazon do kwiatów i wypełniłam kolorowym piaskiem. Z każdej strony jest troszeczkę inny motyw. Także tutaj jest też zachód słońca. No takie po prostu mazaje, które właśnie tak wyglądają. Tu mam jeszcze taki właśnie, takie logo jakieś stare. Nie wiem, to taki bardzo stary wazon jest. No ale nieważne, no wypełniłam go po prostu kolorowym piaskiem, żeby po prostu wydobyć z niego fajny taki, taki jakiś inny charakter, żeby po prostu zrobić taką ozdobę. Jak już będzie październik, listopad, to będzie to ładna dekoracja w pokoju. Jak nie będzie naturalnych kwiatów, to przynajmniej będzie taka ozdoba. Także zachęcam Was do zrobienia właśnie takich pomysłowych z piasku kolorowego, kinetycznego, takich różnych takich dekoracji do domu, do miejsca pracy, na prezent dla kogoś, także można właśnie fajnie się tak bawić kolorowym piaskiem. Także to jest mój taki pomysł. Dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę, kochani, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, udostępniajcie film dalej. Zapraszam Was do oglądania wszystkich odcinków z serii DIY, które pojawiły się na moim kanale, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, pa, pa!